Co jest, kurwa? Where is my fucking amunicja, bro? No lepsi. Co? Kurwa! Pierwsza gierka, już jestem wkurwiony. Z trzech stron mnie napierdalali. Jak często będę darł mordę? Nie wiem, wariacie, to zależy od tego, jak bardzo mnie wkurwi gierka. No ale tu jak mamuśka wjeżdża do pokoju, no to... Mamuśka wjeżdża do pokoju właśnie. Właśnie wjechała. 100 lat. Dzięki. To... To... No to właśnie, no to jest przypał. A tak to będę, wiecie... Na przykład chcę powiedzieć głośniej, kurwa. Chcesz widzów pozdrowić? A to se pozdrów. Tam masz kamerę. Hi guys. Współczuję wam serdecznie. Słuchać takiego deglona, jego wyzwisk, masa. Bye. Dzięki. Także widzicie, nawet mamuśka mnie obraża. Zostałem oficjalnie deblonem. O, questy są. A co se, kurwa? Wypierdalaj! Kurwo! Zostaw! Kurwa! To nie było moje! Kurwa! Nie wiem, no nie wiem, działają donaty wszystkie. Kurwiam się, przepraszam. Dobra. I dobrze to zrobili, bo zobaczcie, ono śledzi mnie to oko. I odpycha! Dobra, pierdol się, gościu, bo zaraz jeszcze mnie zajebie. Aha! Dobra, wiem, o co chodzi. Wiem, o co chodzi z tą komendą. Powiem tak! Powiem tak. Gdyby faktycznie dostał bana za to, że nazwał kogoś nie. Powodem bana nie może być to, że nazwał kogoś upośledzeńcem. To nie może być powód, faktyczny powód bana. Ja uważam, że odpalił się w kogoś, wyzywał kogoś w wiadomości takiej prywatnej na Twitchu, bo te wiadomości też można reportować. Tam jak kogoś obrazisz, to też ktoś może dostać bana. Powiedział imię i nazwisko, a no to zmienia postać rzeczy. No to takich rzeczy nie można mówić. Nie wiem, o co ten chłop ma problemy. Spłakał się, że dostał bana na 3 dni. Nie czaję tego. Bobasek. Zachowuje się jak Bobasek, no i taka jest prawda. Obejrzę sobie klipika, czekajcie. Obrażać ludzi. Ale tak, złamałem regulamin. Nie powinienem obrażać ludzi. Ale skoro ja dostaję na 7 dni, to 80% polskiej sceny powinno być perma. Plus jeden. Ludzie robią na tej platformie takie rzeczy. Ale mi to nie przeszkadza. To, że ktoś komuś obraża matkę, albo ktoś komuś życzy śmierci, bo jungler mu strak. Złamałem regulamin. Jaką muzykę dał, żeby wzbudzić emocje swojej widowni. Ja pierdolę. Nie, śmieszna sytuacja. Ja pierdolę. Ja dostałem, mówię, kurwa, na streamie. Ja pierdolę. Nie wiem, po co się sadzić do kogoś. Wytłumaczcie mi, jaki jest cel sadzenia się, kurwa, do innych twórców. Masz swoje, zarabiasz se na życie. Po chuj się przypierdala do innych twórców.
Każdy robi swoje, każdy jest na swoim podwórku. No, nie wiem, kurwa, no nie jestem w stanie tego zrozumieć. Nie, nigdy tego nie zrozumiem. Robisz swoje, to rób i się nie przypierdalaj do innych, pajacu. Czuję dramę? A w chuju to mam. Wkurwia mnie coś takiego, bo ja nie siedzę na live i nie płaczę. O Jezu, on ma więcej widzów, bo ma family friendly content. Ajajaj. Kurwa! A, szkoda gadać. Ta, słyszałem jak porównywał mój stream i wszystko, co ja robię. Jak go to tak bardzo boli, niech sobie zamontuje znaczek 18+. Z kim bym poszedł na Fame MMA? Z Evronem. To jest moje marzenie, z Evronem na Fame MMA pójść. Bardzo bym chciał. O nie! Widzicie, problem Zonego jest taki, że Zon jest bardzo dobrze zbudowany i on by mnie rozwalił na strzała. Ja jestem leszczem w internecie, więc wiecie, no... Ja bym mógł dać, wiecie, pensję bym wziął, ale to bym zaobicie mordy swojej, nie? Chyba, żebyśmy zrobili tak, żebyśmy się umówili, że wejdziemy do ringu i papier, kamień, nożyce o wygraną. I przegrany odklepuje. To wtedy spoczką. I wtedy ludzie by się też cieszyli. To może być na papier, kamień, nożyce. Też może być. Tylko nie wiem, czy... Boxdel to zaakceptuje. Nie wiem, czy włodarze się ucieszą. A. Kurwa mać! Jebane dzieciaki! No jebane kurwa pety! Wyszedłem. Ja, to był najgorszy live. To był najgorszy live w moim życiu. Jakbyście się zapytali, który live był najgorszy, to bym wam powiedział ten, na którym 1000 obrotów na krześle zajebałem. To był zdecydowanie najgorszy. Żartowałem, już w głowie już mam to, co się czuję po tych 1000 obrotach. Ja pierdzielę, nie ma gorszego uczucia, naprawdę. Skończyłem live'a, położyłem się na łóżku, ale wiecie co? Ja prawie umarłem na tej live'ie. Tak się źle czułem, ale oczywiście skończyłem te obroty, bo byście mi nie dali żyć i powiedzieli: ale z ciebie chujowy jest streamer. Ja dla was się kręciłem, a po live'ie siedziałem i tak płakałem i się łapałem za brzuch i dzwonię na pogotowie. Go liga? Nie, na nowym mieszkaniu będzie liga. Powiem wam, że wczoraj to było chyba, zagrałem 5 gier w League of Legends. 5 gier jednego dnia w League of Legends. 5 kurwa gier. Wiecie, co to oznacza? Że niedługo będę grał 50 kurwa gier dziennie na streamie i używał słowo kurwa przynajmniej 3000 razy w ciągu dnia. O kurwa, chyba jest deduwa. Czy jest deduwa, w chuj. Sprankowała mnie nowa miejscówka, ale nic się nie stało, nie przejmujemy się. Kurwa, bo ja nie przeładowałem tego gówna jebanego. Aaaa! Pierdolę!
zamówia ze Fort. O kurwa, zapomniałem, że. Wypierdalaj! A nie, to był widz! Kepsu, pozdro! Co jest, kurwa? Dobra, jest gicior.